Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Następny już dzień eventu Footies. Zostało nam jeszcze tydzień tego pierwszego zestawu. Za tydzień dostaniemy nowe karty, pewnie Team of the Year. Możliwe, że karty Team of Destiny trafią już do paczek. Więc słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka na samym początku. Jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Dzisiaj robimy naprawdę bardzo dużo fajnych SBC, zaczynając od player picka. I zaczniemy nie od byle jakiego player picka, bo będzie to oczywiście player pick rozbudowy Footies Ultimate, gdzie jest jeden z pięciu do wyboru. I są tu naprawdę fantastyczne karty. Jak ktoś nie widział, w poprzednim odcinku otwierałem chyba 5 aż takich player picków, więc naprawdę warto sobie obejrzeć. Trafiliśmy fantastyczną kartę. Jeżeli chodzi o ten player pick, jeden z trzech, bo te otwierałem chyba 2 albo 3 w poprzednim odcinku. Przez pierwszy dzień, a właściwie przez pierwsze kilka godzin, z tego leciało bardzo dużo Neymarów. Niestety to naprawili, był to błąd. W ogóle leciały bardzo fajne karty z tego. Już tak nie jest, chociaż w dalszym ciągu oczywiście może trafić to bardzo dobre karty, ale na pewno nie aż tak, jak można było przez pierwsze kilka godzin. Dobra, także zanim jeszcze otworzymy tego player picka, mówimy sobie to, co dostaliśmy wczoraj i przedwczoraj. Rozbudowa 88x5, to jest pewnie tytuł odcinka prawdopodobnie, bo to dostaliśmy ostatnio i jest to chyba nowa paczka. Nie kojarzę, żeby ta paczka była wcześniej jako SBC. Jest to cena ogólna 86 plus Team of the Week, więc to sobie też na pewno zrobimy. I do tego mam jeszcze player picka 86+. Też nie wiem, czy to jest nie po raz pierwszy takie SBC w FIFA, bo chyba player pick 85+, a 86 nie kojarzę. Do tego jeszcze oczywiście, tak jak co odcinek, 1000 zapek w górę pod każdym odcinkiem kolejnym, przynajmniej jeden właśnie ten player pick Footies z pierwszego zespołu w dzisiejszym odcinku. I w sumie miałem od tego właśnie zacząć, bo mamy Chiwella w duplikacie, którego trafiłem w poprzednim odcinku. I to sobie uzupełnię. I możemy zgłaszać i zaczniemy właśnie od tego player picka, a tego player picka z kart za Food Champions otworzymy sobie właśnie po tym, a później przejdziemy do paczek za SBC ligowe. Oba ukończone, ale to za chwilkę. Pierwszy player pick z zespołu pierwszego Footies na dzisiaj. Co będzie? Okej, nie ma w sumie zupełnie nic. Fabinho do kolejnych SBC. Więc teraz ta najlepsza teoretycznie, wydaje mi się, paczka na dzisiaj z player pickiem 1 z 5. Prawdopodobnie będzie to karta Festival Futbolu. Liczę najbardziej oczywiście na tego Messiego, na Neymara czy Ronaldo. To są chyba te karty, które bym tutaj najbardziej chciał trafić. Jeżeli robiliście te player picki, to piszcie, co uda wam się trafić, bo naprawdę leci z tego bardzo. Jeżeli zostały karty właśnie za Food Champions, to polecam jak najbardziej to zrobić. Otwieramy, zobaczymy, czy uda się trafić coś dobrego. Jest dobry traf. Lukaku 98, moja chyba piąta karta już w tej FIFA oceniona 98. No wiadomo, niestety nie jest Neymar, ale jest to naprawdę fantastyczny traf do klubu. I na koniec odcinka prawdopodobnie otworzymy tego ostatniego player picka, właśnie 1 z 5. Miałem zostawić na kolejny odcinek, ale wydaje mi się, że po prostu otworzymy już w tym. Chyba że trafimy, nie wiem, bardzo dużo fajnych kart w tych paczkach, które mam zostawione. Zobaczymy. I jeszcze zanim przejdziemy do paczek za SBC ligowe, player pick 86+, w którym też naprawdę bardzo fajne karty widziałem, że ludzie trafiali, więc zobaczmy, co będzie w drugim player picku dzisiaj. Czy jakaś karta specjalna? 95 Benzema. I jest to kolejny bardzo dobry traf dzisiaj. Jak na razie, naprawdę bardzo dobrze. Okej, wiecie co? Lecimy teraz z tymi paczkami za SBC ligowe. To są wszystkie paczki z SBC ligowego Premier League i La Liga. Niestety te SBC się kończą już dzisiaj i więcej SBC ligowych już nie ma. Czy Premier League zostaje jeszcze chyba na tydzień, więc z tymi paczkami będzie troszeczkę ciężko, jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, ale zobaczymy, może coś dodadzą powtarzalnego. Dobra, lecimy z pierwszą paczką za 50 tysięcy, oczywiście wam ją pokażę, a kolejne już tylko te, w których coś będzie. Zobaczymy, może otworzymy za 20, może za 30, zobaczymy jak będzie. Zaczynamy niestety bez walkoutu. Także teraz już tylko te najlepsze. Taliafico w tej paczce. Jest walkout w paczce 7500. Jest to karta... nie wiem jaka. Norwegia, napastnik, będzie to na pewno Haaland. Headliners chyba, więc kolejny świetny traf. 91. W najgorszej paczce chyba na dzisiaj. Bardzo fajnie by było, gdyby to była paczka wymienna, bo końce by mi się przydały i tak jest. Będzie to chociaż te 30 parę tysięcy, bardzo mało, ale no zawsze jest to coś. Lecimy dalej. I zostało nam już tylko 8 paczek i w dalszym ciągu poza tym Haalandem nie trafiliśmy zupełnie nic, więc mam nadzieję, że w tych ostatnich uda się coś trafić. Miałem zostawić kilka na kolejny odcinek, ale niestety, jak widzicie, nareszcie walkout i bez karty specjalnej. Drugi walkout dzisiaj na 50 paczek, otworzyliśmy już 40 parę. I niestety tylko Haaland i teraz Gerard Pique.
Okej, złota paczka piłkarzy Prime. Wiecie co, otworzę jeszcze chyba może dwie, bo chciałbym coś zostawić. Jest kolejny walkout i znowu bez karty specjalnej. Jak to jest możliwe, że jest tyle kart specjalnych dostępnych w paczkach? Dobra, to nie mógł być przecież Mbappe. Lacazette w informie. Dobra, mamy kartę specjalną. Myślałem, że już kolejna paczka z walkoutem bez karty specjalnej. Lacazette 85. Chociaż tyle. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Otworzymy teraz jeszcze paczkę za 125 tysięcy. Jeszcze jest Handanowicz. Jest to paczka wymienna, więc bardzo fajnie. Otworzymy tą paczkę jeszcze za 125 tysięcy teraz i po tej paczce otworzymy jeszcze player picka chyba i zakończymy odcinek tą paczką 88 razy 5. Dobra, lecimy z paczką 125 tysięcy, a te paczki, które dowiedzieliście, zostawiam na kolejny odcinek. Co będzie w paczce 125? Oczywiście, że nie ma nawet ekranów. Super. Dobra, widzimy się przy zgłoszeniu SBC. Dobra, SBC mamy zgłoszone, a tego player picka zostawiam na kolejny odcinek, tak jak mówiłem, więc słuchajcie, lecimy chyba do tej paczki już więcej. Tego player picka, tak jak mówiłem, co 1000 apek w górę w kolejnym odcinku, oczywiście będziemy przynajmniej jednego otwierali. Paczki z pojedynczych meczów również na jutro. Aha, jeszcze bym zapomniał. Słuchajcie, nie wiem, czy to było w kolejnym poprzednim odcinku, ale wczoraj czy przedwczoraj chyba dostaliśmy najlepsze zadanie sezonowe w historii FIFA. Nie najlepsze, najlepszą kartę w zadaniach sezonowych do właśnie w FIFA. Jest to Atal 94. 5 na 5, ta karta jest po prostu no jedną z najlepszych w ogóle w historii FIFA na pewno i jest ona po prostu za darmo do zdobycia. I tutaj macie jeszcze kartę jego 91 do zdobycia, więc jak ktoś jeszcze gra w FIFA, to naprawdę bardzo polecam, bo się opłaca. I do tego mam jeszcze kartę Smith Rowe'a z Arsenalu 94 i tu jest karta jeszcze Nketiah'a 92 do zdobycia, więc naprawdę fantastyczne zadania snowe. Naprawdę żałuję, że czegoś takiego nie było podczas... wcześniej, bo teraz jest już naprawdę za późno, żeby takie coś dawać według mnie, bo i tak już większość po prostu FIFA nie gra. Także słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co udało się trafić w waszych paczkach. Zobaczymy, co będzie w tej mojej 88 plus razy 5. I tak jak mówiłem, jutro ten player pick, ostatni już mój z kart za Food Champions. Dobra, otwieramy ostatnią paczkę, zobaczymy, co uda się trafić. Jeszcze duplikaty zapomniałem. I teraz już możemy otworzyć. Z tego, co widziałem, praktycznie wszystkie karty są specjalne w tej paczce, więc liczę, że również u mnie tak będzie. Najbardziej na jakąkolwiek kartę Team of the Year. Niestety nie, jest to karta chyba Record Breaker i jest to fatalne, bo jest to tylko 89 overalla Silva i jest to chyba duplikat tego, co kojarzę, więc no jest to przefatalna paczka. Co obok w niej? Okej, okay, czyli to nie był najwyżej oceniony zawodnik, nie wiem dlaczego tak. Nie jest aż tak zła. Modric, Bruno Fernandes headliners, Rafael Varane, który w dalszym ciągu pewnie jest wart ponad 100 tysięcy i Casemiro. Także nie jest aż tak, że tak mówiłem, wszystkie karty specjalne. Również jeżeli macie karty, żeby to zrobić, to bardzo polecam, bo jak widzicie, naprawdę bardzo fajna paczka. Także to było na tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.